No i wróciliśmy przed ekran telewizora. On już raczej nic więcej nam nie pokaże, ale przy okazji udało się otworzyć tylne drzwi. To jest chyba jedyna droga, jaką można podążyć, więc nie ma co zwlekać, trzeba po prostu iść przed siebie w celu odnalezienia Charlie'ego i Kate. Gdzieś na pewno muszą być, numer 12. The house had to go. I can't save me anymore. Okej. Już jesteśmy praktycznie przy tej wieży, więc tam powinno być bezpiecznie. Aha. A mogę tędy przejść? Nie, tamtędy zapewne nie przejdę. Tak więc trzeba się znowu kierować w dół. Chociaż jakaś taka dziwna ta ścieżka. I coś będzie? Nie. Po prostu zrobiłem kółko. Czyli musi tu być gdzieś jakieś przejście. Albo coś, co tym przejściem będzie. Nie. Nie wiem, czy tędy podejdę. Miejmy nadzieję. Chciałem powiedzieć, że tak, ale niestety się to nie udało. W takim razie musi być coś, co... No właśnie. Co pominąłem. Dobra, zapalaj tą latarkę. I idziemy. Hałasu robię. Na szczęście nikogo poza mną chyba tutaj nie ma. Dzień dobry, pudełko. Okej. Okej. Myślałem, że to jakieś kości. Z daleka. A to tylko... jakieś złowrogie napisy. Co my tu mamy? Kolejna. I'm so sorry. Nie przepraszaj, tylko nie rób tak więcej. Bo tutaj ludzie giną, ja padam w panikę. A tobie jest po prostu przykro i przepraszasz. Trzeba siedzieć w domu i tyle. Okej. Mała zmiana scenerii. To nie wróży zbyt dobrze. Wow. Mamy tutaj mały pożar. Mogę przez niego jakoś przejść? Czy się zjaram? Jakoś mogę. Tylko pytanie, w którą stronę mam iść? Chyba nie tędy. Chyba do góry. Aha. Aha. W takim razie też nie tędy. Skoro Mr. Slender tam był, to to jest zła droga. A, też nie tędy. Chodźmy więc tędy. W pewnym sensie on mnie trochę nakierowuje. Chyba tędy. Tak mi się wydaje. Chociaż to migotanie obrazu
nie jest dobrym prognostykiem. Okej, dobra. Nie mam zamiaru tam iść, idę tędy. Może teraz... nie? Tam się paliło. Ała, ała. Ślepy zaułek. O! Nie goń mnie. Odczep się. Odczep się, Slender. Nic za ciebie nie mam, ale odczep się. Goddammit. Ile jeszcze pod tą górę trzeba iść? Na pewno nie tędy. I tędy też nie. O, lera. Jest coraz bliżej. No nie udało się. Trzeba spróbować jeszcze raz. Kapitanie, dokąd... au. Zabolało. Za każdym razem, jak ekran zaczyna wariować, to trzeba po prostu zmienić ścieżkę. Wow, ja tu płonę. Pytanie, dokąd mam dotrzeć? Dobra, nie tędy. Okej, nie tędy. Ups, na pewno nie tędy. Cholera. Może się wydawać troszeczkę trudniejszy, niż mi się początkowo wydawało. Goddammit! Goddammit! No gdzieś musi być przecież przejście. Nie. Już nie. Idźmy tym razem w lewo. A teraz w prawo. Nie. Też nie. Ała! Zabolało. Gdzie tu jest przejście? No gościu. Nie pomagasz mi. On mi zdecydowanie nie pomaga, ale chyba udało mi się znaleźć jakąś drogę. Przynajmniej idę do góry. O! Chyba mi się nawet udało. Dobra. Jednak się udało. Nikogo tu nie ma. Nikogo tu nie ma i proszę tutaj nie zaglądać. Dobra. Zmiana latarki raczej do niczego mi się tutaj nie przyda. Trzeba po prostu odnaleźć kilka rzeczy, zapewne. Na przykład takich jak... klucze. Hello. Dobra. Za drzwiami nic nie było, na szczęście. Hello. Jest to mamy... mały problem.
ponieważ latarka zgasła. A ja nie mam żadnej baterii. What the fuck? No baterie by się zdecydowanie przydały. I na pewno nie jest dobrym pomysłem rozpalanie ogniska w środku budynku. To nie wróży zbyt dobrze. Z całą pewnością. Dzień dobry. Może ja obejdę? I'm so sorry. Cześć. Dobra. To ja ci nie przeszkadzam. Okej, stoisz przy schodach. I stoisz też tutaj. A teraz nie stoisz przy schodach. Okej, dziwne. What the fuck? Co to było? Kate. Okej, myślałem, że tam coś się trasnęło pewnie, ale jednak nie. Halo? Wolałbym mieć swoją latarkę tutaj. Niestety, ale jej nie mam. To jest dosyć kłopotliwe. Okej, no nie widzę, żeby tutaj coś było. I z pewnością ten płacz tutaj nie pomaga. Odda! Okej. Trzeba było nie podchodzić. Zastanawiające.